Hejka, witam na moim kanale Ayurvanda. Dzisiaj zrobimy sobie potężny opening potężnej paczki od sprzedającego, tego co mi sprzedał. Wodne chłodzenie. Jak to się nazywało? Wodne chłodzenie. Liquid Freezer 2280. Powiem, że i tak na moje oko pierwsze moje wodne chłodzenie, ale chłodnica jest tak gruba, że nie mogę jej zamontować w kąpie w standardowy sposób. Będziemy ją montowali w sposób niestandardowy. Fajnie to wygląda, nie wiem czy zobaczymy jeszcze jak wygląda tutaj blok wodny od strony IHS. Tutaj mam wiatraczek, który ma chłodzić sekcję zasilania. Na sekcję zasilania dopierdzielimy sobie jeszcze wiatraczki centralnie na dwa mostki, tam są dwa radiatory. No i tak, chłodnica jest potężna, będziemy ją montować w nietypowy sposób, nie na przedzie panelu na górze, tylko wiatraki będą na zewnątrz obudowy. Tutaj sobie zrobię jakąś maskownicę, sobie myślę, że gdzieś z Bricko w jakimś sklepie żelaziaku znajdę taką siatkę, którą przytnę i będzie jako maskownica na wiatraki. Ogólnie już na pewno są jakieś problemy, bo jak włożę chłodnicę do środka, wiatraki będą na zewnątrz, te wiatraki nie będą dmuchać na chłodnicę, tylko będą wyciągać powietrze, no to już jest inny efekt, zobaczymy jak to się spisze. No tutaj, żeby wyciągać, żeby tutaj gdzieś nie zaciągało z boku, prawdopodobnie to uszczelnię jeszcze, tylko nie wiem jak to uszczelnię, nie uszczelnię tego, nie będzie żadnego uszczelnienia, zobaczymy, może to uszczelnię jakąś uszczelką bardziej dwustronnym, tym taśmą dwustronną, taką piankową, zobaczymy, bo to jest właśnie tak, jak mówię, jakby to dmuchało w chłodnicy, jest ok, nie? To można tutaj ewentualnie, tu jest dosyć spora szczelina i tu można było taśmą sobie po prostu dać, żeby to było bardziej szczelne, żeby nie wydmuchiwało tutaj, a jak będzie zaciągać te powietrze przez tą chłodnicę, czyli nie będzie w nią dmuchać, tylko ją zaciągać, no to już jest gorzej wtedy. No dobra, ale i tak zobaczymy jak to będzie wyglądało. No i dobra, miałem robić opening, a ja zacząłem się bawić pierdołami, nie? Dobra. To ja takie technikale ja lubię, kiedyś dosyć sporo w tym robiłem, także przestałem, ale ciągnie mnie do tego jak cholera. Dobra, dalej sobie schowamy i oto zrobimy ten opening. To te śrubki, ja się pochwaliłem, a to jest w ogóle cały zestaw normalnie, pierdolią śrubek do wszystkiego, do Intela, do kurde, nie wiem, jakichś chipsetów, podkładki. Wszystko, tylko nie było czterech śrubek. A ja się tyle namęczyłem, żeby to mówię, nie pasuje, kurde. Zmieniałem, ja już nawet zapomniałem jak się nazywa, jestem po domocie, to trochę zajechany. Nie pamiętam podstaw. Dobra, sobie przypomnę jutro. Już mam taką pamięć, że po prostu dużo wiem, a nie wszystko pamiętam i przypominam sobie w dziwnych momentach. No i te cztery śrubki. I to nie pasowało nigdzie, ani tu. I kurde, tak kombinowałem. A nie szło tego wykombinować, bo bez tych śrubek ani rusz na MD. Cztery śrubeczki, takie trochę dłuższe, specjalne w sumie do tego, nie dało się tego inaczej zrobić. No dobra, jak Was to interesuje w ogóle, bo ja to mogę sobie poza live'em, miałem w ogóle ochotę teraz to na szybko zamontować tą chłodnicę, ale możemy to zrobić na live'ie, od razu zrobię sobie test z Grandisem, bo mam teraz Grandisa V2, Silentium PC, z tego co pamiętam, jest Grandis, tak od Silentium PC. Chyba jeszcze sobie sprawdzę. Sprawdzimy sobie jak wygląda to chłodzenie, które aktualnie posiadam. No nie pamiętam. To jest Silentium PC. Tak, Silentium PC, ok. Super chłodzenie, z tym procesorem, którym Ryzen 9 5900X daje radę. No i zobaczymy, odpalimy sobie OCCT benchmark, zobaczymy na tym chłodzeniu jak to będzie wyglądało temperatury i zobaczymy sobie jak na tym wodochłodzeniu będą wyglądały temperatury i na sekcji zasilania, i na procesorze, i na mostkach i na chipsecie, co ja mówię, na mostkach, na chipsecie, no sobie ta są osfety tam, wszystko ten to jest, temperatury są, porównamy sobie, no i ewentualnie zrobimy ten pomysł z chłodnicą od Auda, customowe chłodzenie. Trochę się teraz, cykam się trochę, bo mam nową płytę główną, mogę robić takie rzeczy jak na starą płytę główną. No ale nic, złapiemy się za jaja i będziemy robić. I będziemy zalewać płytę główną. No, na tyle. Jeśli chcecie zobaczyć to wszystko na live, te moje
dziwne montowanie chłodnicy, to po prostu zapraszam i tyle. Jeśli będziecie chcieli, to zrobię, jeśli nie, no to nie zrobię tego na live. Zrobię sobie to w zaciszu w ciągu paru minut. Tak jak ostatnio chciałem parę minut zrobić, no niestety porąbało się. Dobra, to się żegnajcie na chwilę obecną. To koniec, a moje bezcenne śrubki chowam, bo ja jeszcze je zgubię i będzie. Będę płakał. Ze śrubkami. Ach. Okej, okay. Dobra. To dziękuję bardzo. Zapraszam serdecznie i pozdrawiam.